styczniu 1932 roku. Generał Georgi Żukow zażądał od Andersa wysłania na front gotowych jednostek polskich. Anders odmówił, powołując się na wcześniejsze ustalenia. Pomimo mrozów sięgających minus 52 stopni, władze sowieckie opóźniły o miesiąc wymarsz oddziałów do Uzbekistanu. Tu jednak się okazało, że nowe miejsce nie jest niewiele lepsze od starego. Co prawda nie ma tu mrozów, ale są choroby zakaźne, którym sprzyjał niezdrowy azjatycki klimat, na które Polacy nie byli odpornieni. Generał Klemens Rudnicki wspominał: różowych pól, zresztą ubogich i jałowych, nie nawadniano tam już od 4 lat, ale z nieznanych bliżej powodów, gdy przyszły tam oddziały polskie, różowe pola nawodniono. Po 2 miesiącach 96% żołnierzy dywizji było już chorych na malarię. Nie mieliśmy nawet chininy. Pomimo natarczywych żądań władze sowieckie jej nie dostarczały. Telegraficznie zakupiona tona tego lekarstwa spoczywała długo w komorze celnej i przyszła wówczas, gdy już wojsko nasze opuszczało Rosję. Podczas całego okresu pobytu wojsk polskich w Związku Sowieckim zmarło 3212 żołnierzy, junaków i ochotniczek pomocniczej służby kobiet. Wielokrotnie większa była liczba ofiar wśród ludności cywilnej, która grupowała się przy polskich oddziałach. 15-letni Paweł wspominał: gdy otrzymaliśmy zezwolenie i wjechaliśmy do Uzbekistanu, tam przeżyłem wielkie bóle i nieszczęścia. W Uzbekistanie zmarła mi matka i siostrzyczka głodową śmiercią. Po czym konającego brata odwiozłem do szpitala, który na drugi dzień zmarł. I wreszcie ojciec dostał powołanie do Armii Polskiej. W niedługi czas później i ojciec zmarł w wojsku. Pozostało nas dwoje sierot. Nie tylko moja rodzina wymarła śmiercią głodową, ale wiele innych wymierało całymi rodzinami. Pamiętam, jak na jednym z kołchozów w Uzbekistanie było 7 rodzin, które wymarli z głodu. 10 marca. Władze sowieckie zawiadomiły generała Andersa, że od 20 marca ilość racji żywnościowych zostanie zmniejszona do 26 tysięcy. 8 marca stan liczebny Armii Polskiej wynosił 66 tysięcy żołnierzy, którzy dzielili się żywnością z głodującą ludnością cywilną. Przed Polakami stanęło widmo głodu. Zawiadomione władze w Londynie zorganizowały transport 2 milionów racji angielskich, ale było jasne, że taki transport nie nadejdzie szybko. Anders udał się do Moskwy. Tu 18 marca odbył rozmowę ze Stalinem. W jej wyniku sowiecki dyktator zgodził się utrzymać dotychczasowe przydziały do końca marca, a od 1 kwietnia zmniejszył je do liczby 44 tysięcy porcji. Zgodził się także, aby nadwyżkę żołnierzy ewakuować do Persji, zapewniając, że pobór do polskiego wojska będzie nadal kontynuowany. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.